Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na filmik o Sansevierii cylindrycznej. Możecie się również spotkać z nazwą wężownica. Jest to naprawdę świetna roślinka do takich nowoczesnych wnętrz. Naprawdę jest odporna na wszelakie niesprzyjające warunki typu suche powietrze, niedobór wody oraz mała ilość światła dziennego. Zapraszam na film. Jak widzicie, moja roślinka ma już tutaj dosyć ciasno w tej doniczce, dlatego zacznę od jej rozdzielenia i przesadzenia tych mniejszych odrostów do mniejszych doniczek. Roślina ta bardzo skutecznie oczyszcza powietrze z toksyn, dlatego te poprzesadzane małe sadzonki rozmieszczę sobie w innych pomieszczeniach, aby tam również korzystnie oczyszczały powietrze. Sansevierię cylindryczną charakteryzuje bardzo powolny wzrost, dlatego nie trzeba jej często przesadzać, ale kiedy już widzimy, że wykształci coś w rodzaju takiej kępki, najlepiej właśnie spróbować podzielić na takie pojedyncze sadzonki i te sadzonki umieścić w osobnych doniczkach. No chyba, że ktoś lubi takie właśnie kępki, takich grubych, wysokich, długich, cylindrycznych liści z takimi jasnymi przebarwieniami, no to ewentualnie można zostawić, chociaż ja bym dał odrobinę większą doniczkę wtedy. Trzeba przyznać, że akurat tutaj w tej roślince te podziemne kłącza bardzo ładnie się rozrosły. No i również te małe sadzonki, zobaczcie tutaj, świetnie się prezentują i będzie można je przesadzić do takich mniejszych doniczek. Pewnie spotkaliście się również z taką sansevierią cylindryczną w formie zaplecionych liści. Taką roślinę najlepiej uformować od młodości. Trzeba ją po prostu delikatnie zmusić, by rosła w formie na przykład takiego warkocza. Tutaj została mi ta główna roślinka z tymi bocznymi takimi odciętymi liśćmi. Zaraz spróbuję się nią zająć. Jeśli na przykład liście sansevierii są w jakiś sposób zniszczone lub uszkodzone, można je tutaj u podstawy oderwać. Zobaczcie, one bardzo łatwo odchodzą. No i wtedy roślina jest zdrowsza. Jeszcze sobie tutaj jedną oderwę. Trzeba to robić oczywiście z wyczuciem, ale da się to zrobić, nie uszkadzając tak jakby głównej rośliny. No i zobaczcie, roślinka jak nowa, można ją umieścić w doniczce. W takich warunkach domowych sansevieria powinna dorosnąć do około metra wysokości. Jak widzicie, ta nie jest jeszcze aż tak duża, dlatego umieszczę ją na przykład w takiej doniczce. Myślę, że tutaj będzie pasowała idealnie. Ta roślina jest naprawdę nie do zdarcia. Zresztą gdzieś wyczytałem, że mówią o niej żelazna roślina. Tutaj do tej jasnej doniczki wsadzę sobie taką oto sadzonkę. No i mam jeszcze jedną białą doniczkę. Tutaj również taki oto trójząb sobie umieszczę. A te malutkie, no nie wiem, pewnie pójdą na rozdanie. Na pewno ktoś się ucieszy z takich właśnie sympatycznych sadzonek, które pasują do nowoczesnych wnętrz. Na pewno w biurze będą fajnie wyglądały. No i można je również formować w jakiś taki sposób, który tutaj Wam próbuję pokazać. No ale to trzeba zrobić w bardziej profesjonalny sposób i przymocować. Myślę, że do tej doniczki będzie pasowała ta sadzonka idealnie, a z tymi się zobaczy.
Może znajdę jakieś mniejsze doniczki i do tych mniejszych doniczek spróbuję przesadzić właśnie te maleństwa. No dobrze, no to przygotujmy jeszcze podłoże. A podłoże powinno być dość żyzne, próchnicze oraz przepuszczalne. Do takiego już przygotowanego podłoża dodam jeszcze troszkę takiego nawozu, który sobie wykonałem już kiedyś wcześniej. Pokazywałem Wam również na filmie. Jest to taki sproszkowany nawóz ze skorupek jajek oraz skórek od bananów. To sobie ładnie wszystko wymieszam i takie podłoże posłuży mi do przesadzenia tych sansevierii. A tak ogólnie to najlepszym podłożem do sansevierii powinno być podłoże do sukulentów oraz kaktusów. Ale naprawdę nie przejmujcie się. Ta roślina, jak już wcześniej mówiłem, to jest żelazna roślina. Urośnie wszędzie. Ale na dno najlepiej dodać takiego drenażu w postaci keramzytu. Troszkę już sobie wybrudziłem ręce i będę brudził te doniczki, no ale spróbuję to jakoś przesadzić. Na dno keramzyt, no i uzupełniamy tą mniejszą doniczkę ziemią. Ta moja mieszanka ziemi zawiera perlit, jest tutaj również piasek, odrobinę kamyczków, czyli taka typowa ziemia do kaktusów i sukulentów. Niewątpliwą zaletą tej rośliny jest również to, że możemy ją zupełnie przesuszyć i ona nie ucierpi, ale jeśli już przesuszymy, no to wtedy podlejmy odrobiną wody, tak żeby miała z czego czerpać znowu energię. Oprócz tego, że wybaczy nam niedobór wody, no to również wybaczy nam niedobór światła, także nawozu oraz zbyt ciasną donicę, ale jednak lepiej zapewnić jej jakieś takie przyzwoite warunki, żeby czuła się lepiej. No bo w końcu jest to roślinka, którą kochamy i po co ma się przemęczać. Dobrze, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Ja teraz spróbuję przesadzić resztę. No i gotowe. Teraz można sobie taką przesadzoną sansevierię postawić na przykład w jakimś nowoczesnym wnętrzu, w samotności, zapomnieć o niej i ona będzie rosła. Naprawdę bardzo przyjazna roślina. Polecam Wam wszystkim. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Cześć!